kupujemy coraz więcej, konsumujemy coraz więcej. Pięknie opakowane, kolorowe produkty, kartonowe pudełka, styropianowe zabezpieczenia i to, co najważniejsze, to w środku. Kupujemy coraz więcej, a to w końcu ląduje tam, na wysypisku śmieci. Każdego roku przeciętny mieszkaniec kraju nad Wisłą produkuje około 300 kg śmieci, różnego rodzaju odpadów, które lądują na wysypiskach. Na szczęście w tej statystyce nie jesteśmy europejskimi liderami. Są tacy, którzy produkują więcej. To jest cena naszego rozwoju, cena naszego postępu. Ale czy właściwa cena, czy to tempo produkcji śmieci jest rzeczywiście odzwierciedleniem naszego rozwoju? Czy wybieramy to, co właściwe i czy nasz rozwój idzie we właściwą stronę? Teresa, albańska zakonnica, była dobrze zapowiadającym się młodym teologiem. Przed nią otworem stały sale wykładowe uniwersytetów całego świata. Ewa Fontile Winkler była dziedziczką jednej z największych przemysłowych fortun Europy. Przed nią otworem stały wszystkie salony tego świata. Mogła mieć wszystko, mogła dokonać w swoim życiu wszystkiego dzięki ogromnej fortunie swojej rodziny. Albert Schweitzer był jednym z najwybitniejszych teologów XX wieku. Był doskonałym interpretatorem Bacha. Kiedy grał, słuchały go tysiące ludzi zachwyconych jego muzyką, a jednak w pewnym momencie porzucili ci ludzie wszystko, co do tej pory robili. Porzucili swoje życie, porzucili salony dla czegoś zupełnie, zupełnie innego. Teresa z Kalkuty, Ewa Fontile Winkler, Albert Schweitzer. Na czym polega fenomen tych trzech ludzi? Na czym polega fenomen ich życia? Ich i nie tylko ich. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 3 rozdziale pisze tak. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszystkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Prędzej czy później każdy, nawet milionowy kontrakt pomięty i wrzucony do kosza staje się śmieciem. Każda fortuna pod wpływem wahań na giełdzie czy jakichś innych wydarzeń może stać się kupą kamieni, kupą śmieci i gruzu. To, co zostaje, to, co jest naprawdę trwałe i stałe, to Chrystus, to Jego obietnice, to życie wieczne, które On daruje. On jest niezniszczalny.